Teraz w kurierze powiat przasnyski, który otrzyma ponad 1 300 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pieniądze zostaną przeznaczone na aktywizację osób niepełnosprawnych, a także na likwidację barier architektonicznych. Większość przeznaczyliśmy na warsztaty terapii zajęciowej, które działają przy naszym DPS-ie, ale też spora część jest na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, na turnusy rehabilitacyjne, na utworzenie też miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone między innymi na dofinansowanie do zakładania własnych firm, w tym zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Zorganizowane zostaną także turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.